szybko bardzo rozpadło, bo... Jest na półce książka, jedna, w której opisałem swoją przygodę z Sadybiańską. No dobrze. Czy ja mam zagaić jakoś tutaj... Jak pan sobie życzy, bo ja umiem mówić sam z siebie po prostu. Mogę panu dać cały monolog na temat Sadyby. O istnieniu Sadyby dowiedziałem się pod koniec września 1985 roku na Dworcu Centralnym. Naprawdę. Na Dworcu Centralnym dowiedziałem się, że istnieje Sadyba. Mianowicie wysiadłem z pociągu. Już za kilkanaście dni miałem zacząć studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie. I wychodząc z Centralnego, na przystanku autobusowym zobaczyłem ogłoszenie. I na tym ogłoszeniu było napisane, że jest do wynajęcia pokój dla studenta pierwszego roku. Potem się okazało, że oni chcą studenta pierwszego roku, bo tacy są grzeczni, a jakiś taki z czwartego roku to byłby już trochę, prawda, zdemoralizowany życiem i rozwydrzony. Więc zadzwoniłem i się okazało, że to jest mieszkanie na ulicy Zdrojowej 54. Pojechałem tam od razu. No i państwo cyrulińscy, którzy byli już mocno po 80, zaproponowali mi mieszkanie pod warunkiem, że nie będę przyjmował gości i z kuchni będę korzystał tylko w takich najniezbędniejszych sprawach. No ale spodobało mi się to mieszkanie, bo to był pokoik na pierwszym piętrze w takim bliźniaku z lat 50. Potem się okazało, że naprzeciwko nas, Cyrulińskich i Szczygła, mieszka małżeństwo zespołu 2 plus 1. Elżbieta Dmoch ze swoim mężem Januszem Krukiem. I oni mieszkali w takim parterowym domu, w typie amerykańskim. I pamiętam, jak córka państwa Cyrulińskich, Danusia, która już była dla mnie wtedy staruszką, bo miała mniej więcej tyle lat, ile ja teraz, powiedziała, że to jakiś jest dom satanistów, tam straszne rzeczy się dzieją u tych kruków. No ale moim wielkim marzeniem było, żeby zobaczyć Elżbietę Dmoch z zespołu 2 plus 1, która wtedy była gwiazdą, ten zespół był gwiazdą pierwszej wielkości, bo to był okres piosenki Super Szczur, XXI wiek. Jeszcze się w tej podróży, nie daj Boże, nie jedno zdarzyć może złych czynów, pewnie trafi się nam. Chciałem bardzo zobaczyć Elżbietę Dmoch i nigdy jej nie zobaczyłem, ale Janusza Kruka tak. Co było ciekawe i co było piękne w tym życiu z państwem Cyrulińskich, że bardzo szybko się okazało, że niestety ich córka Danusia właśnie z Żoliborza musi się przeprowadzić do tego domu i ja tracę ten pokój, ale tak się zaprzyjaźniliśmy, że oni mi zaproponowali mieszkanie w piwnicy, znaczy w suterenie. I ja miałem taki maleńki pokój w suterenie, gdzie było tylko łóżko, stół i już się nic więcej nie mieściło. Ale byłem bardzo zadowolony z tego, to było cudowne. Miałem na wysokości oczu takie nieduże okno na poziomie gruntu w ogródku. I pamiętam, że znalazłem tam kilka starych parasoli i rozwiesiłem te parasole pod sufitem. To była dosyć wysoka suterena i zrobiłem sobie taką swoją jamę, taki swój, swoje takie jakieś artystyczno-literackie miejsce. Głównie spędzałem czas na tym łóżku. Miałem tam taką kawiarkę na prąd do kawy, więc mało korzystałem z tej kuchni. Ale co było ciekawe, to że państwo cyrulińscy
nawoływali się po tym domu, bo łazienki w domu były podzielone na męskie i na damskie i męską to my mieliśmy my z panem Edmundem Cyrulińskim właśnie w suterenie i to była taka łazienka właściwie w pralni, to było, w pralni się myliśmy. A łazienki tamte to były dla pani Danusi, dla drugiej córki Cyrulińskich Izy i dla pani Neli, czyli żony, czyli gospodyni. No i oni cały czas chodzili po tym domu i się nawoływali. Pan Edmund był już troszkę głuchy i chodził po domu i cały czas wołał halo, halo, halo. A pani Nela cały czas usiłowała się z nim porozumieć i wołała Edmund, Edmund. I tak ciągle słyszałem halo, halo, Edmund, halo, halo, Edmund. I to było urocze. Nie wiem, czy się państwo cyrulińscy, znaczy, czy ich potomkowie się nie obrażą, ale muszę powiedzieć, że pani Nela, czyli pani Aniela Cyrulińska, która wtedy miała chyba 83 lata, to już był dla mnie wiek naprawdę szokujący, że można tyle żyć, no ja miałem 19. I pani Aniela zaczęła mieć kłopoty z pamięcią, wpadła w pewną demencję i to, jak umiała się zdystansować do tego, było urocze. Właściwie to było bardzo poetyckie, bo na przykład ja mówiłem, pani Nelu, chcę pani powiedzieć, że... A ona mówiła, panie Mariuszu, niech pan nic do mnie nie mówi, bo ja co usłyszę, to zaraz zapomnę, to po co mi mówić? Albo potrafiła ugotować obiad drugi raz tego samego dnia, na przykład było jasno, bo było lato, więc o 18 zaczynała obiad gotować, bo mówiła, że już czas na obiad, a gotowała już go o 12, ale wyrzucała tamten, bo był rzekomo z poprzedniego dnia. Więc musiałem jej czasami przypomnieć troszkę o rzeczywistości. Natomiast najpiękniejszy moment tej jej demencji to był taki, kiedy szukała czegoś bardzo w swoim pokoju, miała największy pokój na parterze, to był jej. Tam były piękne antyczne meble, no w ogóle to był taki dom z klimatem. Szukała czegoś bardzo intensywnie w szafach i szafkach. Ja mówię, pani Nelu, czego pani szuka, może ja pani pomogę? A pani Nela powiedziała, gdzieś tu byłam i się zgubiłam. Szukała siebie i to było coś fantastycznego, naprawdę. Świetnie wspominam ten czas, albo to jeszcze taka anegdotka, ja wiem, że to może nie jest ciekawe, ale na przykład wtedy moi rodzice nie mieli telefonu, więc moja mama dzwoniła z pracy, ale mnie czasami nie było w domu. Oczywiście nie mogłem korzystać z telefonu, a jeśli korzystałem, to musiałem pytać o zgodę, no taka była zasada w tym domu. No ale moja mama tam zadzwoniła, mnie nie było i pani Nela mówi do mnie tak, dzwoniła pana mama i wysyła panu pieniądze na truskawki i prosi, żeby pan wysyłał te truskawki do domu. I ja cały dzień myślę, panie Mariuszu, jak my mamy wysyłać te truskawki do pana mamy? Chyba jako weki będziemy je robić. A informacja była zupełnie inna. Po prostu moja mama poinformowała panią Nelę, że wysłała mi pieniądze, żebym kupował sobie truskawki. No ale broń Boże, nie chcę się, żeby ktoś nie pomyślał, że ja sobie dworuję z choroby. Po prostu to wszystko było urocze. Ja się świetnie tam czułem. No i muszę się przyznać, że czasami podkradałem ze spiżarni bardzo smaczne przetwory, które pani Nela robiła, ale to były przetwory zupełnie niezwykłe, na przykład jakieś takie galaretki z morwy, albo na przykład skórka pomarańczowa kandyzowana, wekowana, no to było coś fantastycznego, czasami podkradałem. No i mieszkałem tam sobie od roku 85, jak przyjechałem na studia, czyli de facto już pod koniec września tam zamieszkałem, 85, i do okrągłego stołu, do początku 89 roku. Wtedy wyprowadziłem się stamtąd, zostawiłem tam najpierw jednego mojego kolegę u państwa Cyrulińskich, potem drugiego mojego kolegę, też dziennikarza, także tam jeszcze następni mieszkali po mnie, a ja się wyprowadziłem obok budynku komisariatu policji, nie wiem czy jeszcze jest, na Okrężną 59A do pana Sapińskiego. Skąd się w ogóle to wzięło to mieszkanie? O którym się dowiedziałem na pierwszym w moim życiu spotkaniu autorskim.
bo jak przyjechałem do Warszawy na te studia dziennikarskie, które porzuciłem po pierwszym semestrze, zostałem listonoszem i byłem listonoszem na Dolnym Mokotowie, ale jednocześnie zacząłem intensywną pracę dla tygodnika Na Przełaj. Był taki tygodnik Na Przełaj harcerski. No ja tam pisałem reportaże swoje pierwsze. Miałem w 1989 roku, w styczniu, spotkanie autorskie w Staromiejskim Domu Kultury na Rynku Starego Miasta i przyszedł tam chłopak, który powiedział, że jest wiernym czytelnikiem moich reportaży Na Przełaj i że... ja opowiadałem o tym właśnie, że mieszkam na Sadybie. I czy ja bym nie chciał mieszkać w troszkę innym lokum niż suterena, czyli piwnica, bo jego tata ma całe piętro, jak się wyraził, willi wolne. To się okazało, że to jest piętro bliźniaka, a właściwie czworaka takiego. No i szybko się tym zainteresowałem i zamieszkałem u tego taty, pana Stefana Sapińskiego, na pierwszym piętrze. I rzeczywiście tam był ogromny, duży, piękny pokój z dwoma oknami, z widokiem na ogród, z tarasem. A oprócz tego jeszcze po drugiej stronie był drugi pokój, gdzie zamieszkał szybko mój kolega Piotrek Lipiński z Gazety Wyborczej, znany dzisiaj autor książek historycznych, znaczy reportaży historycznych, między innymi o okresie stalinowskim. To piętro było fajne o tyle, że tam było rzeczywiście dużo przestrzeni, dużo miejsca. Pan Stefan Sapiński zajmował parter i ja miałem oddzielne wejście. Dzięki temu, że tam zamieszkałem i dzięki temu, że zamieszkałem na Sadybie, narodziła się w moim życiu jedna z najpiękniejszych przyjaźni, a właściwie dzięki temu mieszkaniu na Sadybie poznałem pewną byłą sadybiankę, która została moją drugą mamą. I to jest ta najważniejsza moja sadybiańska przygoda. Pewnego razu spytałem pana Stefana Sapińskiego, dlaczego to piętro, na którym mieszkam, jest tak dziwacznie zbudowane, że ma taką jakąś dziwną klatkę schodową, że do pokoju, w którym mieszkam, prowadzi dwoje drzwi. Jak to mogą być? Mamy tu drzwi i tam dalej drzwi. Po co są? Jedne drzwi są bliżej ściany, drugie są bardziej po środku. Wszystko było dziwaczne tam. I on mi powiedział tak, i tu zacytuję pana Stefana Sapińskiego, ani on już nie żyje, ani ta moja druga mama już nie żyje. Ale on powiedział tak, bo tam mieszkała taka jedna aktorzyca, tak się wyraził, aktorzyca, taka Zośka Czerwińska. Wie pan, co sobie w Paryżu robiła nos u chirurga plastycznego. Zna pan ją? Ja doznałem szoku, ponieważ mieszkając tam, na tym pięterku, od pewnego czasu myślałem o mojej ulubionej aktorce Zofii Czerwińskiej, znanej z epizodów, 40-latku, może herbatki, panie inżynierze, pani Zosia. Kolego Maliniak, zamknijcie drzwi. Na zatrzas, panie dyrektorze? Nie, nie, tak, tylko przymknijcie, żeby to, jak to mówią, muchy nie leciały. Cztery poproszę. Po czwartą to ja mam tylko musztardówkę. No niech będzie musztardówka. Może być. Z Alternatyw 4, jako balcerkowej, jako znanej jako balcerkowa. Alternatywa? Ciecho bądź, gówniarzu, za mały jesteś, żeby o takie rzeczy pytać. Lekcję odrobiłeś na jutro. Józek, no, tak nie można. Trzeba dziecku wytłumaczyć. No, Zosia była moim... była ulubioną moją twarzą seriali. Bardzo mi się podobał jej zawsze cierpki uśmiech. I w ogóle taka cierpkość i dowcip. I rzeczywiście od pewnego czasu dość intensywnie o niej myślałem. I nagle się okazało, że pan Stefan mówi... Pyta, czy ja znam taką aktorzycę. Ja mówię tak, no bo ona tam mieszkała na górze, gdzie pan. Ja mówię, jak to? Ach, w ogóle to ona budowała ten dom. Ja mówię, jak to ona? Tak, tam mówi, ze swoją mamą budowały ten dom, a ja byłem firmą wykonawczą, która ten dom budowała i one nie miały pieniędzy na zapłacenie za całość. I
Umówiliśmy się tak, że ja biorę połowę, a one mieszkają na górze. I to była zapłata za tę budowę. Kurczę. No i się nagle okazało, że jakaś metafizyka istnieje. No bo ja myślę intensywnie o tej kobiecie i nagle się okazuje, że ona tam mieszkała. Nie wiem. Może były jakieś znaki, czy inne naznaki, jak to mówią Czesi, że ona przyszła mi na myśl, ale bardzo mnie to, tak uwierało i postanowiłem, że zadzwonię do pani Zofii Czerwińskiej. To był rok 1992. Nie, jeszcze mieszkałem. A, przepraszam, w 92 się wprowadziłem, w 91 się wprowadziłem, tak. W 92, nie, zaraz, kiedy ja się wprowadziłem? Jak umarł Stefan Sapiński się wprowadziłem. Nie, ja się, proszę pana, wyprowadziłem, już teraz wiem. Wyprowadziłem się w 93, czyli mieszkałem na Satypie 85-93. To jest bardziej 8 lat, czy 7,5. Tak. Więc errata. No i słuchajcie, dzwonię do Zofii Czerwińskiej i mówię, dzień dobry, ja nazywam się Mariusz Szczygieł i ciągle o pani myślę. A ponieważ byłem zestresowany, jej numer znalazłem w książce telefonicznej, bo Zosia miała swój numer w książce. Kiedyś w ogóle istniały książki telefoniczne i aktorki miały swoje numery. Potem mi wyjaśniła, że ona dlatego miała swój numer i chciała, żeby był publiczny, dlatego że mało grała i uważała, że jak jej numer będzie niedostępny, to jeszcze, będzie grała jeszcze mniej. W związku z tym chciała być w książce, żeby każdy reżyser ją mógł znaleźć. No i dzwonię i mówię, dzień dobry, ja ciągle o pani myślę. Ona mówi, wie pan co, nie bawią mnie takie numery. Już jestem w wieku, w którym nie reaguję na takie zaczepki i to w ogóle bardzo tanie jest. No i była bardzo nieprzyjemna. Ja mówię, zaraz, ale ja jestem dziennikarzem, nazywam się Mariusz Szczygieł, pracuję w Gazecie Wyborczej, a myślę o pani, bo mieszkam na Okrężnej 59A u Stefana Sapińskiego. I Zosię zatkało. Zosię zatkało i mówi, i mieszka pan tam na, ja mówię, tak, na piętrze. A jest tam między oknami jeszcze moje lustro? Ja mówię, jest. Bo ja go nie zabrałam. I słuchajcie, okazało się, że ja patrzę w lustro, do którego też patrzyła Zofia Czerwińska, do którego spoglądała Zofia. No i tak się zaczęła nasza znajomość, potem bliższa relacja, no a potem już duża przyjaźń rzeczywiście, nawet taka, że to ja organizowałem jej pogrzeb i no to była taka zażyłość, nawet właśnie, co się może wydarzyć, jakby, jak się może rozwinąć taki przypadek? Przecież to był przypadek, zadzwonił nieznany facet, a zakończyła się nasza relacja po 93, a 2019, to jest 26 lat, 26 czy 36? 26. 93, 2003 to 10, 2013, 26 lat. Zakończyła się tym, że mieliśmy wspólne konto, więc to było niesamowite. Zosia była moją alternatywną mamą i powiedziała mi, że ona nie chciała się wyprowadzać z tej sadyby, ona kochała sadybę, ale pan Stefan no dość szybko jej uprzykrzył życie. On po prostu chciał, żeby ona się wyprowadziła, bo chciał mieć ten dom dla siebie i ona się nie dziwi. Ale mówi, wiesz co? Nagle, mówi, zainstalował w ogrodzie taką fontannę, która miała taką siłę tego wytrysku wody, że ta woda uderzała w okna na moim pierwszym piętrze. No i wiesz, i różne tam takie miał zachowania, które mi nie odpowiadały. No i w końcu Zosia odsprzedała mu tę swoją połowę i się wprowadziła na Powiśle. I też ja mieszkam dzisiaj na Powiślu, bo poszedłem za Zosią. Ale wracając do sadyby, jest przepiękna anegdota. Gdzie jest okrężna, ta część, gdzie jest komisariat policji, no to Zosia mieszkała tam w czasie, kiedy jeszcze nic nie było za tym domem, za okrężną jakby. Dopiero się budowały te domy. I Zosia mi opowiedziała o swojej randce, którą miała z jakimś bardzo przystojnym facetem. I po kolacji, po wypiciu wina, już była piękna, gwieździsta noc. I on do niej powiedział, Zosiu, chcę ci coś ważnego powiedzieć.
może wyjdziemy na taras. Zosia była przekonana, że on ją chce poprosić o rękę, bo już to było kolejne spotkanie. Bardzo się sobie podobali. I mówi tak, słuchaj, jak to, ja muszę teraz cytować Zosię, bo ona zawsze wszystko mówiła z użyciem ekspresyjnego operatora pod tytułem kurwa. I mówi, i słuchaj, no ja taka cała podniecona, wychodzę z nim na ten taras i on mnie łapie za rękę i kurwa mówi tak, Zosiu, widzisz to pole? A tam właśnie było dużo wolnej przestrzeni. Myśmy się tędy wycofywali z powstania. I to było to intymne wyznanie. Nie wiem, na ile to jest zgodne z prawdą historyczną, bo tam się można było przez Sadybę wycofywać z Poznania, z Dolnego Mokotowa, ale pewnie tak. No i to była taka historia. W każdym razie... lubiłem to życie na Sadybie, dlatego że to było takie miejsce, które było warszawskie bardzo, ale jednak niewielkomiejskie. Ja miałem takie poczucie, że żyję sobie w małym miasteczku. Dlatego może właśnie łatwo wsiąkałem w Warszawę, że przyjeżdżając ze Złotoryi, czyli z małego miasta, miałem na Sadybie wszystko. Prawda? Wszystko było pod ręką. Nie powiem, że prawda i dom, i sklep, i apteka, i kościół, bo akurat do kościoła nie chodziłem, ale kościół też. W każdym razie, no to było... Ja tam jak wracałem z tej szkoły, z tych studiów, czy z pracy na poczcie, czy z redakcji na Przełaj, to miałem wrażenie, że wracam do Złotoryi, ale jeszcze lepiej, proszę pana, do sanatorium. O, Sadyba, już wiem, Sadyba to jest sanatorium w obrębie Warszawy, tak bym powiedział. O, ja wiem, że jest Konstancin, ale Konstancin to nie jest Warszawa, a Sadyba to jest Warszawa. No i pamiętam, jak przyjechał do mnie mój kolega, którego poznałem jeszcze w komunie, właśnie pisząc teksty na Przełaj. Tam była taki, on kiedyś napisał do mnie, tak jak ten czytelnik, ten syn Stefana Sapińskiego, który lubił czytać moje teksty i zaproponował mieszkanie u taty. On nie mieszkał z tatą, bo pan Stefan to miał trzy żony i z każdą miał dziecko i każda żona miała swoje mieszkanie i każde dziecko miało swoje mieszkanie. Pan Stefan mieszkał tam sam, znaczy ze mną, a potem z Piotrkiem Lipińskim i ze mną i z Piotrkiem. I był drugi taki czytelnik, który był z Litwy, a Uriusz Strawińskas, i napisał też do mnie, że czyta moje teksty, i wymienialiśmy sobie płyty. On mi wysyłał płyty ze Związku Radzieckiego, bo on był z Litwy, a też był Związek Radziecki. Wysyłał mi radzieckie płyty i licencje amerykańskich płyt, czy to były licencje, to nie wiem, ale wydania radzieckie amerykańskich płyt, a ja mu wysyłałem polskie płyty i on przyjechał mnie odwiedził na tej Sadybie, u pana Stefana właśnie, był z tydzień i był już w momencie, właśnie był dokładnie w tym tygodniu, kiedy Litwa odzyskała niepodległość. I jak ja mu powiedziałem, że jedziemy na Sadybę autobusem już wtedy chyba 131, bo to ogłoszenie, które ja zobaczyłem, jak przyjechałem jako 19-latek na dworcu, to było na przystanku autobusu 180 bis. Bo z centralnego na Sadyby jechało 180 bis, które potem zostało przerobione w 131. I jechaliśmy tym jeszcze może 180 bis, a może już 131 za Uriusem. I on zobaczył, ja mówię, że jedziemy na Sadybę. On mówi, ojej, jak to musi być daleko. A ja mówię, dlaczego tak uważasz? On mówi, no bo po litewsku Sodyba to są manowce, to są ugory, to są miejsca oddalone, to są miejsca, gdzie czarownice urzędują. I ja się dowiedziałem, jaki jest przynajmniej w litewskim znaczenie słowa Sadyba. No, ale jeśli chodzi o komunikację miejską i Sadybę, to jeszcze mam już ostatnią anegdotę. Ostatnią już sadybiańską moją anegdotę, ona jest taka trochę śródmiejsko-sadybiańska, mianowicie wtedy był duży kryzys. I mięso czy wędlinę kupowało się na kartki. No i kiedy kartki zostały zniesione, mam to zapisane w pamiętniku, nie pamiętam w tej chwili, czy to był chyba marzec 89.
tak mi się wydaje, kiedy zniesiono kartki na mięso i nagle się pojawiła wędlina w wolnej sprzedaży i ja na ulicy Wiejskiej, róg Prusa, kupiłem sobie w sklepie spożywczym, tam był dział wędliniarski, pierwszy wielki kawałek polędwicy sopockiej. Taki był wielki, taki pamiętam. Nie wiem ile to było, może z 2,5 kilo. I to była wędlina kupiona bez kolejki, bez szarpania się z ludźmi, bez walki w ogóle o wędlinę. No i pamiętam, że wsiadłem w 193, bo z Placu Trzech Krzyży na Sadybę i dalej do Wilanowa jeździło 193 wtedy. Wsiadłem do autobusu. Miałem w torbie tę polędwicę zawiniętą w jakiś papier i ona zaczęła pachnieć. I ja wsadzałem rękę i brałem, i dotykałem tej polędwicy i wąchałem ten zapach. To było coś niebywałego, że... Ja nie wiem, jak to nazwać, bo to było przeżycie fizyczno-metafizyczne, że ja mam coś, czego przez tyle lat nie dało się zjeść, znaczy nie miałem szansy zjeść. I tak pięknie ona pachniała. I ona była taka jak ludzkie ciało właściwie, tylko że trochę chłodniejsza. No i przyjechałem, powiedziałem pani Neli, że wsadzam polędwicę do lodówki. Ona mówi, wie pan co, niech pan tam napisze, albo ja napiszę Mariusz, bo ja się boję, że Danusia to zje, albo Iza to zje. Zjedzą panu te polędwice. No i chyba ona napisała Mariusz, żeby to było wiadomo, że to jest moje, no bo to był intran i to był przedmiot pożądania. No i słuchajcie, tak jadłem te polędwice, chodziłem do tej kuchni, z tej mojej piwnicy wychodziłem, z tej kuchni na parterze, przez całą noc kroiłem te plasterki, brałem sobie tam na talerzyku i jadłem. I następnego dnia pani Nela mówi, panie Mariuszu, ja pana przepraszam, ale chyba Danusia albo Iza musiały zjeść pana polędwicę. A ja mówię, nie pani Nelu, nie. Czy ma pani coś na żołądek? I myślałem, że umrę z przejedzenia. No takie to były historie. Może one nie dotyczą do końca, tak powiem, struktury tego osiedla, ale to są moje takie osobiste przeżycia. Chłopaka, który przyjechał do Warszawy i usiłował żyć życiem warszawskiego studenta, no to jeszcze muszę powiedzieć, że mi się zdarzyło jeszcze kradzieże przy pętli. Przy pętli, do dzisiaj on jest ten sklep i chyba do dzisiaj jest tam pętla autobusowa. No to zdarzało się, że jak mama mi przysyłała pieniądze na życie, to ja je no tak nieumiejętnie nimi gospodarowałem i pod koniec miesiąca po prostu, jakby to powiedzieć, nie zawsze się udało coś podkraść u pani Neli z lodówki, więc też musiałem mieć swoje jedzenie, które było podkradzione, było ukradzione z tego sklepu, więc zdarzało mi się, że ukradłem na przykład jakiś serek topiony, albo dwa serki topione, albo serek homogenizowany. To przyznaję. Jeszcze mi się teraz przypomniała historia, bo miałem też przygodę na tym komisariacie. O. Na komisariacie miałem taką przygodę, że wysiadłem z autobusu, to był mógł być rok 90, 91, 2. Wysiadłem z autobusu na Sobieskiego i miałem przejść właśnie przez kawałek Bonifacego, potem przez Zdrojową i Okrężną dojść do siebie. No i ja, jakaś grupa facetów takich młodych, agresywnych, przechodziła na światłach i jeden z nich mnie tak ramieniem otarł się o mnie, czy mnie tak troszkę pchnął. I ja automatycznie się odwróciłem. Kto mnie tak pchnął? I on się też odwrócił i powiedział, co się kurwa patrzysz? Ja zawróciłem, doszedłem do chodnika i nagle się zorientowałem, że oni wrócili całą grupą i przypuścili na mnie atak w takim sensie, że jakby trzech równocześnie mnie uderzyło w twarz.
nic. Dostałem z trzech pięści. I poszli sobie. Wolnym krokiem. No nie bardzo wiedziałem, co zrobić. To był zmierzch. Byli ludzie na ulicy, no ale nikt nie reagował. Więc poszedłem od razu na ten komisariat i mówię do tej pani policjantki, która tam siedziała. Ja mówię, że pani, tam jest jeszcze szansa, gdyby pani szybko wysłała patrol, jest szansa, że ich jeszcze złapią, bo oni tam sobie chodzą po prostu wokół tego skrzyżowania. A ona mówi, ale ja nie mam tu żadnego patrolu, ja musiałabym na inny komisariat dzwonić, żeby poszedł przed patrol, a zanim oni przyjadą, to ich już nie będzie. Ja wiem, jak to, to pani, nie ma tu żadnych policjantów? A ona mówi, proszę pana, niech to zostanie między nami. Ale ja tu sama jestem na tym komisariacie. A to ogromny budynek, kto z zasady by to wie. Ja tu sama jestem na tym komisariacie, tylko tak światła pozapalałam, żeby myśleli, że nas jest więcej. No więc moje złudzenia prysły. Wróciłem do domu i potem wodą z octem robiłem okłady z wody z octem na te moje siniaki. To jeszcze mam jedną, przypomniała mi się jedna historia. Otóż jeśli ktoś z oglądających nas Sadibian i Sadibianek zna moją książkę Niedziela, która zdarzyła się w środę, to jest pierwsza moja książka, o Polsce transformacji, o polskiej transformacji, to ta książka mogła powstać między innymi dzięki temu, że obok komisariatu policji na Okrężnej stała budka telefoniczna, ponieważ pan Stefan Sapiński nie pozwalał korzystać z telefonu. Musiałbym schodzić do niego do domu i robić przez telefon wywiady, albo autoryzować teksty, albo umawiać moich bohaterów. Nie miałem telefonu, nie mieliśmy telefonu, bo nie było komórek przecież na początku lat 90. I ja oczywiście miałem taki, mieliśmy z Piotrkiem taki sposób, że jak pan Stefan był w pracy, to mieliśmy taki tajny telefon, którym żeśmy się podłączali do widocznego gniazdka na tym naszym pierwszym piętrze, na telefon w holu. No ale pan Stefan nie mógł tego słyszeć, bo gdyby on to słyszał, to słyszałby, że wykręcamy numer, prawda, tarczą. Mieliśmy taki stary telefon i czasami sobie dzwoniliśmy. Na jego koszt oczywiście, bo nie można było się przyznać, że korzystamy z tego telefonu. No ale generalnie, jak chciałem wieczorem na przykład się z kimś umawiać, albo wieczorem chwilę porozmawiać z kimś i zrobić notatki, no to musiałem iść do budki przy komisariacie. I ja stałem w tej budce z notesem i notowałem różne wypowiedzi do moich tekstów. Tam pamiętam się, na przykład umawiałem z Korą Jackowską na wywiad. Tam się umawiałem z Danutą Wałęsową na wywiad, właśnie z tej budki. Ale dlaczego mówię o książce Niedziela, która zdarzyła się w środę? Bo to są właśnie moje teksty z początku lat 90. i wiele z nich powstało, było napisanych właśnie na Sadybie na Okrężnej i jeszcze na takiej starej maszynie do pisania, na której pisałem też u państwa Cyrulińskich. Pamiętam, jak pani Nela mówiła, pytałem, czy pani Nelu, a pani nie przeszkadza, że ja piszę na maszynie? Nie, panie Mariuszu, mi ciągle coś szumi w głowie, ja nie wiem, czy to maszyna, czy to jakieś inne głosy, niech pan sobie pisze. Także było bardzo wygodne mieszkanie u Cyrulińskich, bo mogłem pisać w nocy. No ale pisałem też właśnie u pana Sapińskiego i ta budka to była moim takim moim centrum informatycznym, takim centrum kontaktu ze światem. No bardzo, bardzo mile to wspominam. A wyprowadziłem się z tej Okrężnej, bo pan Sapiński zmarł. No i wiadomo było, że rodzina przejmie ten dom. Ja się już przeniosłem na Powiśle, także od tego czasu już jestem na Powiślu. No i taka była moja przygoda z Sadybą. Chętnie bym tam, powiem szczerze, że gdybym miał gdziekolwiek się przeprowadzać z Powiśla, to na Sadybę. Nawet bym chętnie takiego bliźniaka kupił, połowę na przykład, bo dobrze mi się tam mieszkało, naprawdę dobrze, dobrze to wspominam.
Thank you.